Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Mandzio, a dzisiaj mam dla was kolejny odcinek repliki. Słuchajcie, jestem już na nowym miejscu, na moim nowym stanowisku do nagrywania, ale jako że mamy magię green screena, to nie zauważycie absolutnie żadnej różnicy, taka jest magia green screena. Mam niesamowity również pędzel na głowie, muszę koniecznie pójść do fryzjera. Ale to nie jest ważne, słuchajcie, jak zawsze dziękuję wam za mnóstwo lajków pod poprzednim filmem, powoli się zbliżamy już do... końca tej gry. Wydaje mi się, że po tym odcinku będzie jeszcze jeden, gdzie już pokażę wszystkie zakończenia, włącznie z spoilerowaniem sobie, ponieważ obecnie jeszcze nie spoilerowałem sobie, na razie chcę jeszcze przeszukać, przeczytałem trochę komentarzy, omijałem, starałem się omijać spoilery jak tylko mogłem, ale niestety na niektóre natrafiłem, jak między innymi, że ten, co był kod od reportera, co był, to powinniśmy zadzwonić pod ten numer, zatem to zrobimy jak najbardziej. W tym odcinku zaczynamy grać. Jeju, jak ja lubię tę grę. Muszę zacząć myśleć nad kolejną serią, co chcielibyście zobaczyć. Mam kilka pomysłów, bo zaraz to skończy się. Ja dostałem ostatnio bardzo dużo osób zainteresowanych weszło na mój kanał. Okej, słuchajcie, ja mam taki pomysł. Wejdźmy szybko tutaj i od razu zadzwońmy do naszego przełożonego. Ciekaw jestem, jak on zareaguje, jeżeli my zadzwonimy do niego, zanim on do nas zadzwoni. Tylko, ojeju, ja nie pamiętam, jaki on ma numer. Okej, niechaj mi się wyświetli 4885. Restart. Zróbmy coś takiego i jestem ciekaw, jak on zareaguje. 11.05, 4.8.8.5. To prawie się rymuje, to znaczy tak brzmi melodycznie bardzo. 11.05, 4.8.8.5, 4.8.8.5, 4.8.8.5. I co teraz? I co teraz? No? Na poważnie? Czy na poważnie brak odpowiedzi? Czy na poważnie nie odbierzesz ode mnie telefonu? Powiem tak, jestem naprawdę tutaj zawiedziony. Jestem naprawdę zawiedziony, ponieważ myślałem, że właśnie tutaj będzie od razu jakieś zdziwienie, jakieś może specjalne zakończenie, a się okazało, że nic. Ale dobra, zadzwońmy zatem pod numer 0987. Zobaczmy, co się wtedy stanie. Czy ja muszę mieć odkryty artykuł na Facebooku, żeby to zrobić, czy jeszcze nie? Nie muszę mieć. Czy dodzwoniłem się do reportera Somiheim? Reporterki. Kto mówi? Nie mam dużo czasu, mój telefon jest na podsłuchu. Kto cię podsłuchuje? Homeland Security. Ludzie, którzy niedawno zniknęli, nie zostali porwani przez terrorystów. No, to racja. Oni nie. My zostaliśmy zamknięci w tajnym więzieniu i jesteśmy torturowani. Okej. Robią z nas terrorystów. Czyli tak jak cały czas mówiłem. Tak jak mi się wydaje. Czekaj, jak mogę ci wierzyć, skoro nawet nie wiem, kim jesteś? Jestem Tom. Tom Ripley, uczeń AW Tucker High School. Nabierz GPS tego telefonu, pomóż nam. Właściciel tego telefonu to Dickie Greenlove i... Halo? Ucięli mi mikrofon teraz. Nie mogą mnie zlokalizować. Usługi lokalizacyjne muszę włączyć. Tom, to, że wygadałeś wszystko ZBUNTOWANEMU REPORTEROWI, CO?! Przecież to jest zwykły reporter, który... W zasadzie to się przejęzyczyłem. Zmieni. Dla ciebie i twojej rodziny. Gdy twoi rodzice przyznają się do przynależności organizacji terrorystycznej... Przeczytają też o swoim synku, który z nimi współpracował. Co do cholery, jakiej organizacji terrorystycznej? Ale to jest popieprzone, to są tak bardzo klimaty papersów. Nawet jeśli nie zmusimy twoich rodziców do przyznania się, dużo czasu minie, zanim udowodnisz niewinność w sądzie. W międzyczasie ty i twój świat zmienicie się bezpowrotnie, ale to oni muszą udowodnić mi, że ja jestem winny. Nie ja im, że jestem niewinny, tylko że to oni, że ja jestem winny. Dickie znalazł wiele ciekawych rzeczy w twoim telefonie, a przynajmniej 10 dowodów na zdradę, Tom. Chcemy jednego ludu, jednego państwa. Dach, 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 dit. Kreska, 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 kropka, kropka, kod Morsa. Również to przeczytałem od was. Czyli mam jakiś długopis or something tutaj? Nic nie mam, poczekajcie, zanotuję sobie. Notepad. Kreska, 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 kropka, kropka. Okej. Nie jesteśmy nikim innym jak terrorystami. Nie potrzebujemy ludzi, którzy odrzucają naszą wiarę oraz nie boją się ludu. Nie jesteśmy nikim innym jak terrorystami, którzy próbują przejąć władzę nad ludem. Czyli jednak się przyznał, że to oni są terrorystami, tak? Ja pierdzielę, ta gra jest... To znaczy nie jest pogmat fana. Zamykają po prostu, władza zamyka wszystkie osoby, które mogłyby przejawić jakikolwiek tutaj rodzaj buntu, jakikolwiek rodzaj właśnie...
sprzeciwu wobec władzy i wszystkich oskarżają o terroryzm. Bardzo podobne do tego, co się dzieje teraz w USA. Reporterka Somi Haim nie znalazła żadnych dowodów, straciłem szansę na ucieczkę, a Somi została oskarżona o rozpowszechnianie fałszywych informacji oraz naruszanie prawa cenzury. Wygrali, jak zawsze wygrali. Przecież Somi nic nie zrobiła, czyli nie dość... To ja jeszcze wpakowałem dodatkowo Somi w to wszystko. Ja pierdzielę, to nie było wcale dobre, że to zrobiłem. Okej, dobra, restartujemy. Ending numer 3. Lecimy dalej. I teraz możemy do niej zadzwonić. 0987, dzwonimy. Co się teraz stanie, jeżeli mamy usługi lokalizacyjne włączone? Czy dodzwoniłem się do reportera Somi Haim? Nie reportera, ale reporterki? To już wiemy, to jest klasyka. Nie mam dużo czasu, mój telefon jest na podsłuchu. Kto cię podsłuchuje? Homeland Security. Ludzie, którzy niedawno zniknęli, nie zostali porwani przez terrorystów. No, tylko przez rząd. Oni nie. My zostaliśmy zamknięci w tajnym więzieniu i jesteśmy torturowani. A to jest sprytne, że rząd właśnie porwał ludzi, powiedział, że to porwali terroryści, a tak naprawdę oni trzymają. Jeżeli wszyscy wierzą w tak propagandę terrorystyczną, to dodatkowo to wszystko się sprawdza. No nie, za jaka analogiczna sytuacja do naszego współczesnego społeczeństwa. Gdzie wszyscy są oskarżani o rasizm, terroryzm i nietolerancję. Namierz GPS tego telefonu. Okej, czyli rozmowa przebiegła absolutnie identycznie jak wcześniej. Identycznie rozmowa przebiegła jak wcześniej, tylko jestem ciekaw, co teraz się stanie w chwili, kiedy mnie ona zlokalizuje. Czy cokolwiek to się zmieni, czy nadal przegram? Gdy twoi rodzice przyznają się do przynajmniej... No tak, jasne, dobra. To nie jest nic ważnego, co tutaj mówisz, ale ja ciebie nie pomijam z jednego ważnego powodu. Być może dasz mi inny kod Morsa i będę musiał jeszcze raz zrobić zakończenie, gdzie Tom właśnie tutaj pomaga im. Współpracuje z nimi i wydaje Dicka, bo wtedy był też inny kod Morsa. Ciekaw jestem, czy za każdym jest inny kod... No tak, no bo każdy kod Morsa to jest jedna cyferka i w kolejności pewnie zakończeń to są po kolei cyferki. Wow, co to się dzieje? Hej, Kim, sprawdź, co to za hałas. To była policja! Ręce na kark, połóż się na ziemi! Co? Uda nam się? Co to jest? Nie widzicie, że prowadzimy działanie dla rządu? Nie macie prawa zatrzymywania bez pozwolenia komisji. Czyli to nie jest to jest organizacja rządowa, czy ona sama się nazwała? O kurczę, to już nie wiem, kto jest naszym przeciwnikiem tutaj. Bo skoro policja tutaj tego ich wyzwoliła, tak? Policja, czy to był jakiś ruch obywatelski? Ending numer 3, tak? Nie, 5. Reporterka Somi oraz policja wkroczyli do tajnego więzienia. Płacze torturowanych zamieniły się w płacze nadziei. Czyli to nie mógł być rząd, skoro to policja, bo przecież rząd kontroluje policję. Homeland Security oświadczyło, że zatrzymanie i przetrzymywanie więźniów było zgodne z prawem. Tortury zostały zastosowane jako odpowiedź na ich jednoznaczne dewiacje i zachowania. Czekaj, czy Homeland Security to jest po prostu firma najęta przez rząd? Która zaczęła samowolką po prostu tutaj wszystko robić. Nikt jeszcze nie wrócił do domu, ale każdy z więźniów ma szansę stanąć przed sprawiedliwym sądem. Okej. No i dokładnie znany już wszystkim cytat. Cały czas powtarzany. A, tutaj się zrobiło, że zakończenie numer 3. Okej. Dobra, no to zapiszę sobie, że ja tutaj mam zakończenie numer 3. A przydałoby się, żebym szybciutko obejrzał mój odcinek i sprawdzę, jaki wtedy był kod. Poczekajcie sekundę. Dach, dit. To jest zakończenie numer 4. Okej. Musimy jeszcze w zakończeniu numer 1 sprawdzić. Muszę. Dit, dach. I to będzie ending numer... Uwaga, z kodu Morsa na chwilę obecną mamy cyfry 489. 489, brakuje nam jeszcze drugiego zakończenia. Musimy zobaczyć, jak odblokować drugie zakończenie. To będzie nasz teraz cel, ponieważ no tylko tyle mieliśmy, nie mieliśmy więcej. Czyli co teraz powinienem zrobić? Teraz chyba powinienem zacząć przechodzić grę i wreszcie zobaczyć, do czego służy ta funkcja wymierzania kary, ponieważ ostatnio no nie miałem okazji, żeby to zrobić niestety. Nie miałem okazji, żeby to zrobić, bo po prostu źle przeczytałem. No moja wina, moja głupota, że źle przeczytałem. Trudno. Nagrywałem to o 4 w nocy wtedy. Teraz mam nadzieję, że zrobię wszystko dobrze. Okej, mam low widget. I teraz zobaczmy, jak to będzie działać, bo teraz wreszcie będziemy mogli to zobaczyć, czyż nie? Tutaj Marsz mi wysłała SMS-y, jednak to nie jest ważne na chwilę obecną. Uwaga. I czy mam już nowe to-do? Jeszcze nie mam nowego to-do. Low widget został zainstalowany.
I teraz będzie mi mówił, że mam poszukać 9 dowodów na powiązania z organizacjami terrorystycznymi. Znajdź tyle, żeby wystarczyło prawie na dożywocie. I teraz mam zbierz dowody na terroryzm. Okej. Okay. Zatem co? Zaczynamy od koszulki. Muszę przetrzymać? Zgłoś! Okej, okay, mam. O, fuck, okej. Okay. Awaryjna ustawa patriotyczna. Ustawa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez ochronę przed jakimkolwiek atakiem i terroru. I tutaj jest 15, 1, 2, 3, 4. Fajny system, bardzo fajny system. Osoba odpowiedzialna za wspieranie organizacji terrorystycznej lub rekrutację takiej organizacji. Zbieranie lub rozpowszechnianie danych objętych tajemnicą narodową podlega karze śmierci. To nie jest żadna z tych ustaw? Przepraszam, to która to niby jest tutaj ustawa, którą on tutaj łamie? Dlaczego nie mam w ogóle... Ojeju, ile tych ustaw tutaj jest! Planowanie, przygotowanie do zamachu, planowanie lub uczestniczenie w niezatwierdzonym zgromadzeniu, jakikolwiek materiałów antypaństwowej ideologii. To jest dokładnie to. Wierzy w komunizm. Fajnie, że to utrudnili. Podoba mi się, że to jest utrudnione. To jest naprawdę fajne. Zauważcie, że teraz jest rozmowa i on nie powiedział, że torturował go. Zobaczcie, on nie powiedział, że torturował Dicka. I Tom teraz sam podał hasło 1026. Troszeczkę zmienił się ten dialog podczas ostatniego update'a, jak teraz zauważyłem. Jestem ciekawy, po co zbieraliśmy te dowody? Czy teraz to zakończenie będzie jakiekolwiek inne, czy nie? Oczywiście, nic nie podejrzanego, ale prawdziwe dowody mogą być gdzieś indziej. Po wejściu ustawienia telefonu wszystko wskazuje na to, że jego telefon jest podzielony na dwie partycje. CO?! Chyba powinniśmy sprawdzić wszystkie zakładki, które wymagają hasła! What the fuck?! Och, Tom, nie musisz pracować aż tyle, nie wykażesz się. Dlaczego Tom nagle z nimi chce tak współpracować? Mam już wystarczająco dowodów na jego powiązanie z terroryzmem. Wszystko dzięki tobie. Czemu Tom tak bardzo chce z nimi... Dach, dit, dit. Cztery dachy, jeden dit. Informacje, które zapewniłeś, pozwalałyby nam skazać go co najmniej na 50 lat więzienia. Przedrobienie szczęścia na karę śmierci. Ale wciąż? Co, ty jeszcze chcesz tego? Jeszcze mu to walić chcesz? Twój poziom bezpieczeństwa został zwiększony. Możesz teraz oficjalnie na nas pracować. Wspaniale, prawda? Co się ze mną stało? Twój numer to AF-16, muszę to zapisać. What the fuck? Czy to jest inny ending? Nie, to jest też czwarty ending. What the fuck? Co tu się właśnie odjebało? AF-16... z tym AF-em jednak nie wiem, co zrobić. Spróbowałem wygooglować, ale nie wyszła mi żadna normalna liczba, jak pisałem AF i tam próbowałem w różnych kalkulatorach. Zdobyliśmy dzisiaj kilka achievementów, odblokowaliśmy kilka nowych zakończeń. Myślę, że w kolejnym odcinku będzie już koniec tej serii, ponieważ już przejdziemy absolutnie wszystko. Piszcie w komentarzach propozycje kolejnych serii, jakie chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Ja już mam kilka pomysłów na nowe filmy. No i cóż. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Czekajcie, jeszcze sekundę, ponieważ ja już edytuję film, zostawiłem sobie w tle i nagle zacząłem dostawać SMS-y. A jakie było hasło? Nie 10-15? 11-15. Zacząłem dostawać jakieś SMS-y, których wcześniej nie było. Zobaczcie. Tom, musisz być geniuszem. Odkąd odmówiłeś Homeland Security, jesteś postrzegany jako pioniera w pokojowych demonstracjach. Co? Kim ty? 4885. To dostałem achievement za to chyba, że po prostu miałem włączoną grę. Okej, to jest już definitywny koniec odcinka. Dziękuję wam za oglądanie. Pa, pa!